Hej, siema, tu Paweł, witam was w nowym odcinku Wiedźmina. No, dostaliśmy właśnie pewną tarotę, którą musimy teraz iść do Karlsteina. Nie ma nic do roboty. Czekaj, ale teraz, żeby się nie pogubić. Tam jest chyba tam, czy więc tam muszę iść. Dobra. Co to było? Beczka z winem. Tu są, dobra. Ale dobra. To jest dziadek, to za później weźmiemy życzenie. A to jest przewoźnik, dobra. Co? Gówno. Przewieź mnie, czas to pie... Dobra. Tak. Jesteś... Tak. Oczywiście kasztenka, co? Właśnie ja tej kasztenki nie widziałem w ogóle. Okej. Okay. Nieźle, nieźle. Okej. Okay. I jeszcze się oblałem się elektrykiem. Ale dobra. Chociaż będziecie mieli trochę śmiech. Dobra. Tam jest w ogóle... Świetny plan. Jeśli chcesz przepłynąć na bagna, porozmawiaj z przewoźnikiem. To równy chłop. No to ja wiem, że jest równy. Brakuje mi trochę pieniędzy. Nie śpiesz się, aż tak mi nie zależy na sprzedaży. A, czy ten to ma kamień, dobra. Czekaj, a ja w ogóle miałem dostarczać? Was 500 chyba. To ja dobrze pamiętam, ale nie wiem. Nie wiem, muszę zobaczyć te przesłane filmy, które właśnie zostały przesłane. Ale dobra. A właśnie, co to w ogóle Wiedźmina Trojecki? A co to? Tak, oczywiście widziałem właśnie pewne recenzje na ten temat i część w ogóle jest troszeczkę zawiedziona z tym, że potem w ogóle aktualizacji jest ta. Że podobno są podobno lagi, dużo bug itp. Dobra. Jeśli chodzi o wieżę. Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. Co ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Nie słyszałem o Hermanie Szalonym. Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia. Ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia.
Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Dobra. Bywaj. No właśnie, receptura, właśnie. Biała mewa. Oczywiście białe mowę zostawiam. Tutaj pierścień. A dobra, tutaj pierścień ten założę. A weźmy tą recepturę. Dobra, okej. Dobra. Oczywiście to jest w ogóle część w ogóle. I tyle wiem, że ten ma w ogóle, uwaga. Dobra. Właśnie, jeszcze Vivaldi. Oczywiście podejrzany Vivaldi, tak? Co cię sprowadza, Wiedźminie? Prowadzę śledztwo. A konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o Salamandrze. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Nie wiesz nawet, Wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem. Ale... Na ten bank pracowały pokolenia Vivaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! Dobra. Wierzę ci. Ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Na razie. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieszne uprzedzenia rasowe i spojrzałeś prawdzie w oczy. Jak się dowiesz, powiedz, kto za tym stoi. Jestem ciekawy, co to za szuja. Auć. No, ja go rozumiem. Ale cóż, no, szukanie dowodów na Vivaldiego, na Kalsztajna... Będzie dość trudne. O, elfka. Elfy i krasnoludy mieszkające pod jednym dachem, to straszne. Pokurcze brudzą wokół siebie jak świnie. Czy mnie ta bezczynność? Dobra. Uhu, nad... chyba kowal. Tyle wiem, że... Powitać zacnego pana. Jesteś pomocnikiem kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Pokaż mi wasze wyroby. Nie mogę, bo nie wydaje mi się, co by was ktoś wcześniej rekomendował, a tylko swoich obsługujemy i poleconych. Bywaj. Ajć, no prawie, coś tak sądziłem. No co tak sądziłem, że tak będzie. Dobra, o, przedłożę to dobrze coś. Tutaj jest to, dobra. Dobra, właśnie. O. To nam jest, dobra. No dobra. Jak nie jestem, to nie. Spogląd się. Opuszczony dom. Ja to chyba gdzieś byłem, ale na co ja tutaj byłem? To jest co? Gęsi smalec. Dobra. No niestety. No tutaj niestety będzie dość ciężko. I tu niestety muszę się przyznać, ale będę chyba musiał obejrzeć jakieś gameplaye. Pierdolę to. No właśnie, ja też to pierdolę. Ale w sumie to racja. Mieszkanin. To nie alkohol mocy, ale dobra. No co tak patrzysz? Też się kiedyś zestarzejesz i zgarbisz. Tylko ja jestem Wiedźminem, babcia. Dobra. Oni tam... To jest mało. Za dużo pracuję. Ale dobra.
Ale dobra. Przynosisz ze sobą... Ale tam pamiętam, że też tam jest pewna elfka. Dobra, nie tutaj. Tak, brak miejsc, dobra. To ty co? Jak już napiszę na sobie, to dziękuję. Państwo opisuje wielki spisek nieludzi oraz ich konwencja na pisanie dziedziu. Aha, dobra. Jak co to kota, okej? Dwa ograny, nawet chyba na... chyba ich na alkohol nie wskazał. To, dobra. A, zamknięty, dobra. Te drzwi zamknięte. Ale dobra, to jest elfka. Pieprzeni rasiści. Też się chcesz ponaśmiewać, czy może poklepać po pieprzyć tyłeczku? Pieprzyć koło egzystencji. Daj mi spokój. Poklepać na... Ale dobra, dobra. Weźmy ich na bok. Butelka wody. Jedna damulka kazała mi spieprzać z ogródka. To naszczałem jej na kwiatki, co by ładniej rosły. Zaraza. Jak mamy się z nimi asymilować, kiedy oni nie chcą asymilować się z nami? Pluć mi na ludzi i ich zasady. Tetniówka. Dobra, czekaj, co tu mamy? Fistek. A skąd ja mam kurwa fistek? Ha, kurwysyn. Aż ja muszę sobie przypomnieć. Ale dobra, arbuz muszę zjeść. Winogrona. I tyle. Żeby na to... O, ten. A, pochodnia i to, dobra, ale pochodnia to chuj. Ale tutaj była taka elfka. Które mogliśmy z nią pogadać. A jak w ogóle dobrze poprowadzimy dialog, to wtedy się z nią poruchamy. Ale dobra. Jejku. A tak proszę, jest mam wrócenie dlatego... Pieprzyć koło egzystencji. Elfy i krasnoludy mieszkające pod jednym dachem. To a dobra, to ona mówiła, dobra. W sumie, może dam radę. No może dam radę. Gdzie jest Karlstein? A, poszedł chyba na dół. No jest Karlstein. Dobra, co tu mamy? Truskawki, smalec gęsi, bla. Dobra, tutaj też masz gęsi. Dobra. Trafiłem, sorry, to kocha, okej? Dobra, alchemia w ogóle. Jaskółka nie, biała mewa. Też nie. Król i królowa? Który magiczny wywołuje strach u pobliskich przeciwników. A, to petarda! Dobra, tyle, zamyśl... Poprawa kryzysk i cesarki. Zwiększa szansę poprawa popełnienia i uniki. Pustrzy, okej, dobra. Dobra. Dobra, bo jeszcze musimy zrobić pewne psy dla grobaza. Mamy tylko jeden smalec. Jeden psi smalec. A ja chyba wiem, gdzie znajduje się. Reklama pies. To się i jeden pies, ale... Aha, jubileuszkę, ta, ale... A, to nie, dobra. Jak mogła mnie tak potraktować? Ponoć tamtejszy handlarz ma świetne pieczywo. Ofiary na bagnach! Co się dzieje na bagnach? Bagna pełne potworów są i nie ludzi. Nie dziwota tedy, że ludziska giną. A ciekawe. Ech.
Dobra. To tutaj jeszcze jest... jest talarz. No ta talarz jest trochę śmieszna, ale... co się dziwić. Może u niego to wszystko prześpimy. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? To jest dobre. Zajmujesz się też hazardem? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagramy? Nie rozśmieszaj mnie, jesteś chędożonym amatorem. Poćwicz, zanim zaczniesz truć mi dupę. No spoko. No jak kurwa będziemy chyba interesy, dobra. Dobra, to mówi, to było mówione, dobra. Dobra. O, proszę, czekaj, to spróbuję sobie radę 600. Słuchaj, bardzo dobrze, tutaj co ma? Ataka o zastosowaniu nauk medycynych w sprawach kryminalnych. Kasis Malec, Wuj, Sartera, no spoko. Wigini, przekręt sprawiony w Skrymokan, jeśli stanic sprawia szczepisy na mikturze. Za 400 chyba talarza? Nie sądzę. Cholera. Dobra, prześpię się u talarza trochę. Nie wiem, no trochę do... Dobra. To był kurwa ranek, wiecie? A ja chciałem właśnie do wieczora. Wiecie, ten jest trochę dziwny. Ale patrzcie, no też są tak wieczorem w swoim mieszkaniu. No cóż, no, nie dziwię się. Nie dziwię się, że on sprząta. No wiadomo, no mieszkanie jest w zimę, wiadomo. Ale... Diabli nadali. Jezu, ta matka trafia w cholerę. Dobra, trzeba lepiej stało, ale muszę to zrobić. No, trzeba lepiej stało, ale musiałem to zrobić. Dobra, gdzieś jeszcze... No, to lepiej stało, ale muszę to zrobić. A ciekawe jest, że chcemy mieć to w dupie. Wiecie? Czekaj, dla grabarza powinien znaleźć kilka. Znaczy, jest tak gdzieś 3-4 na pewno. Pies leżał i... Spać mi się chce. I okej. No tam są niestety zamknięte. Nocą ulice są niebezpieczne. Dobrze radzę, wracaj do domu. A spokojnie, nie takie w ogóle bitwy miałem. Okej, tutaj to są te drzwi, ale są zamknięte. Ale dobra. No, znalezienie kolejnego psa to będzie trudno. O, tu jest jeden. Ej, pies, chodź tu! Było blisko. Ty. Ten pies spierdolił. Nie wiem, kurwa, gdzie się podział. Mało mi płacu. Dobra, próbuję znaleźć dalej tego psa, ale wątpię. I dlaczego w ogóle? Bo oczywiście potrzebuję dla grabarza. Zobacz pochodni. Z życiem! Gór. O kur...
Kurwa, gula? Serio? Tutaj? A nie mam. Życie za zakon, bo zakon to życie. I... Moja żona to ścina. Gdzie jest moje ciało? Nie wiem, ale... To jest dobre pytanie. Panie, no z tego też jest quest. Ale ten ubiór jest w ogóle... Taki niebieski, czy jest w porządku? Ale góle? Tutaj? To jest dziwne. O, jest pies, dobra. Spać mu ktoś. Medyk zalecił mi długie spacery, więc wziąłem tę robotę. Długie spacery, co? Czuję, że umrę. What the fuck? Czekaj, właśnie, grabarz... Gdzieś musi być tutaj. Dla grabarza, czekaj, poszukiwany. Nagroda za proszę, a dobra. Też muszę znaleźć przemieszlika, tak ten Bengala, to wiadomo. Chcecie na wyki, to nie. Tabletów 10 języków dla wyprzeda, cholera. 6? A ile ja mam? Czuję, że umrę. Dobra. A! On mieli to w dupie. Dobra, został ostatni na ten. Dobra, to jest w ogóle jeden, więc... Dobra. Czuję, że umrę. Dobra, no. Okej. To na krótko, dobra. Tak, bo to pierwszy wieczór, to chociaż mogę tam z tym. No, że tym zbroską. Oczywiście minęło 20 minut, więc muszę się sprężać. No tutaj też jest, czekaj, gdzie on jest w ogóle? Fletcek, tak, czekaj, gdzie on jest w ogóle? Żeby się zabawić, trzeba kogoś zabić. Jedna dziwka ma syfa. Ciekawe, która? Czekaj, gdzie ten w ogóle? Tak, świetnie, dobra. Psie. Oni nie. Dałem... Dobra, tutaj mamy 10, więc... Gdzie są te proszki, które gdzieś znalazłem? Znowu mi szli? A, dobra, tutaj. Dobra. Okej. Dobra. A czekaj. Znalazłem Colemana. A, baranina chciałby wiedzieć, gdzie podziewał się ten łachmyta. Nie, dobra. Nie wiedziałem. Odbierałem tylko kasy za zlecenie. Szkoda, Coleman ostatnio podejrzanie się zachowuje. Nie zauważyłem nic dziwnego. No tak, trudno. Miałem nadzieję, że czegoś się dowiesz. Dobra. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak. Dobra. Dobra. Nie wydałem Colemana. Widzę, powinien podpoczynić. Sprawa Colemana załatwiona. Dobra. Jako tak, przeminę gdzieś tutaj i krok będzie. Komu by tu przypieprzyć? A ja mogę tobie? Jezu. Jest Coleman. Właśnie, Coleman za samolotę. Colemanowi mogę sprzedać. Kupujesz co? No. Okay. Porozmawiajmy o Salamandrze. Ciszej, Wiedźminie. Nie mogę o tym mówić. Ale...
Bakanina. Dobrze. Kupujesz? Czym handlujesz? Biały proszek, fist. Mogłem się... Dla znajomych mam też inne rzeczy, ale nie jesteś znajomym. Nie jestem. Kupujesz coś? No, mogę chętnie ci sprzedać te dwa fisztech. Co za 40, chłopie? Dobra, na razie zostawiam tego chłopa. Dobra. No teraz idziemy do tego krabaza. Jak ktoś tam żałuje, że musiałem. Cartman, oczywiście pana zrobiliśmy dla niej. Zrobiliśmy dla niej. Ej, pewnie te. Dobra. Jezu, co te w ogóle zrobić do mnie przyciągają? A dobra, ten krabas. O, jest. I pogadamy. Dobra. O nie, tego nie będziemy załatwiać. Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołu. Żartowa. Dobra. Jak mi zapłacisz? No proszę, bo... Sprawdzić. O co chodzi? Dobra. Ja sprawdzę. Słucham. Przyniosłem 6 garnków psiego sadła. Rozmnożyły się te kundle ostatnio. A sadło przyda się do konserwowania drewna na trumny. Oto twoja zapłata. No spoko. Dlaczego cmentarz? Bo tru... Dobra, to widziałem. Powiedz mi o czymś innym. O co chodzi? Trzeba... Dobra, bywaj. Bywaj. Dobra. 100 ogarów. Zleczenie na 3, dobra, zakończone, dobra. No, bo ja to załatwię niestety. Zwykle to oczywiście chłop tutaj jest. Więc teraz czas na tego. Teraz czas na... Dziwny jesteś. Taka. Dobra, czas na tego. Czekaj, nie. Znaczy nie, dobrze idę, dobrze. Atekwariusz, te, dobra. Dobra, na pewno muszę poznać z Wicentem. Zobaczmy, co on powie. O co chodzi, Wiedźminie? Nic! Bywaj. No, coś jak czułem. A jak wezmę miecz? Czy ja na to nie mogę? To już nie znam określenia, dobra. Opowiedz mi jakąś ciekawą, tajemniczą historię. Chętnie, ale bardzo zgłodniałem. Przynieś mi coś do jedzenia, to pogadamy. Dobra. No tak się chyba, bo ja mam właśnie. A, masz chleb z kurczakiem. Pyszne. Ciekawe, jak człowiek może zgłodnieć przy pracy. Dziękuję, Wiedźminie. Miałeś mi coś opowiedzieć. Podczas wojny służyłem jako najemnik pod rozkazami samej słodkiej trzpiotki. Musiałeś słyszeć. Co to była za wojowniczka? Co za baba? Kobieta z charakterem, rozumiem. Żebyś wiedział. Każdemu dawaliśmy radę. Zjeździłem pół świata z kompanią najemniczą słodkiej trzpiotki. Byliśmy nawet w Zerikanii. To rzeczywiście szmat drogi. To było piekło. Gorąco jak w piecu i mokro jak w łaźni. Masakrowaliśmy tubylców, a nas masakrowała sama Zerikania.
Wiesz, żyją tam takie muchy, które w nocy włażą ci do nosa i składają jajeczka w zatokach. Później larwy wyżerają ci mózg i wyłażą oczami jako dojrzałe muchy. Coś strasznego. Wielu naszych umarło w ten sposób. Poza tym były choroby, jadowite pająki, węże i wiele innych okropieństw, których nie potrafię nawet nazwać. Widziałem nawet konia w paski. W każdym razie, po prawie 8 miesiącach walki z dżunglą, musieliśmy się wycofać. Nie da się wygrać wojny, jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć przeciwnika. To jedyna klęska na koncie słodkiej trzpiotki. Dzięki za ciekawą historię. Zobacz, jak pięknie ro... Właśnie ten koń z paskami to jest zebra w ogóle, jakby, nie co? Boisz się zarazy? Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Jeśli Melitele zadecyduje, że nastał mój czas, odejdę stąd z radością. Bywaj. Dobra. Troskarza, was, co ona powie? Co chciał? Wiesz, że... Tak słyszałam. Mówią, że to sam Biały Wil. Zdaje się, że nie wiesz, o czym mówisz. Doprawdy? Ten wiedźmin jest zupełnie normalnym. Sugerujesz, że rozpowiadam fałszywe plotki? Chcę tylko powiedzieć, że... Ja nigdy nie kłamię. Nigdy! Geralt z Rivi. Zrozumiałeś, dziadygo? To ja. Co? Jak to? Oszukałeś mnie. Nienawidzę cię, żeby tak potraktować uczciwą kobietę. Zejdź mi z oczu. Jak się mówi, tak, takie są kobiety. Co się dziwić. Ale dobra, poszukajmy dalej w ogóle, bo... Teraz to nawet strach kupować ryby, bo czort wie, jak się przenosi zaraza. Nie ludzie to złodzieje i bandyci. Powinno się ich wszystkich wyrzucić z miasta! Nie, tu chłopie, spokojnie. Bo ci chłopie luka pęknie. Spokojnie, chłopie. Dobra. Właśnie minęło już pół godziny, ale trochę tam pociągnę. Czy tak z 50 minut na pewno. Pierdolę to. Tam kowala, tu elfka. Nie wyobrażasz sobie, coś zrobił. Klątwa wieszczki nie ominie nikogo. Dobra, może potem się dalej pogadać z Vivaldim. Ale choć nie wiem, czy będzie rozmowny. Co? Vivaldi... Oczy! Przelew z... Nie wiem, ale... Na te... Dobra. Nie wierzę ci. Ponieważ opieramy się ty... Cieszę się, że odrzuciłeś, jak... Klasyka, co? No to co, starałem się, okej? Okay? Starałem. Dobra. To co? No to na razie nic nie mamy. No cóż, miałem właśnie pójść do sami, ale... Ta beczka, plaszczon miodu tylko. A ja plaszczon miodu nie mam. Zioło, masz? Witaj. Blado wyglądać. Gdzie zioła zbierasz? Jakbym sprzedawała takie informacje, to bym poszła z torbami, a właśnie nasza... Dobra, co my tam? Ogrzyna podejrzane na ziemi, poświęcenie ogrzyna, które wyrażą pod ziemi. Ogrzynach polnych, no właśnie, to trochę nie kupię, ale za 300, no wystarczy mi, ale... Cotton PN2... Dobra. Dobra, i teraz spytam w ogóle pewne rzeczy. Co w ogóle... A, chleb z kurczaka, dobra. Nie no, trudno. To leje. Za sztukę jedną? A ta sprzedaje za ile? To jest co?
ogrodu. Ja tu mam piwo, które to już cena plusa. Ona też ma za ile? Za 300, ja pierdolę. Kobieta, co tam ma cukierek, ale cukierka zostawię na później. Mówią, że jakiś legendarny wiedźmin wrócił z zagrobu. To nie może wróżyć nic dobrego. Cześć, nasłuczenia. Ziółka, najlepsze ceny. Mistrz alchemii, tak? Jak mogła mnie tak pod... Wiewiórki na szubienicę! Możecie powiedzieć coś więcej? Każdy, kto pomaga, handluje, leczy psich synów lub inaczej zdradza królestwo, katu oddany będzie, by na szubienicy żywota podłego dokonać. Może... Każdy... Oczywiście, znowu jakieś nowe informacje. Czekaj, co tu mamy? Chłop handlarz. Od... Skąd masz mleko? Przecież jest kwarantanna, a nie widziałem tu krów. A, no niby tak, ale wiesz, długo mieszkałem na wsi i mam swoje sposoby. Dobra. Wiśniówka szpiltuszka. Za 300, ja pindolę, tutaj za ile? Tomaszka szpiltuszka to spoko, pryskówka. Kęsi smalec spoko, dobra. Tutaj złożę jedna cukiersza, 3. To za 8. Dwa. Dość długo. Nie, może postać tak. A dobra, ja dosłyszałem od niego tego debila. Mówili wstąp do straży. Mówili dobrze tam płacą. Wszystko łeż, mam tego dość. Tak to jest. Najpierw zaczepią, później pobiją i okradną na koniec. Poszedł precz, nie mam nic dla ciebie. Tak, dziękuję. Właśnie próbuję tam chyba parę mieszkań, co? W sumie 40 minut jest, więc... A w sumie ja tutaj nie byłem. Co to jest w ogóle? Jezus, sztylecik mały. A na chuj mi sztylecik? Ale jeszcze. Dobra. Ale dobra. Ty, co to w ogóle, kurwa, mieszka? Okej, alkohol to mogę wziąć. Ale czy ktoś naprawdę tutaj mieszka? To jest, kurwa, pusek w dupie u muzyna. Dobra. I jest pusek w dupie u muzyna. Nieźle. Nie wiem, no... Co się muszę wymyślić. Ale dobra. Dobra, sobie w karstwie. A może... Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? O chuj. Ale oni mieli to w dupie, ja pierdolę. Dwa ochrony, spoko. Ej, tu mam kota, więc soski. Dobra, ale zanim w ogóle pobadam, to najpierw sprawdzę, co on tu ma. A tutaj zacznę ma więc. Ty, a ja nie wiem, co właśnie chłop powie. Wiecie, ja się boję, co on powie w ogóle. Siekierę ma, ja pierdolę. Dobra. To co, to na zakończenie pogadamy z nim. Czego chcesz, biały wilku? Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie pytanie o salamandrę reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli. Ja też za nimi nie przepadam. Dobra. Czekaj, jasne,
A ja jestem duchem. Jasne, a ja jestem druidem. Rzucając mi w twarz takie oskarżenie, musisz być albo bardzo odważny, albo bardzo głupi. Ani jedno, ani drugie, baranino. Szkoda, że nie spytałeś moich ludzi, dlaczego tak reagują. A teraz spadaj, zanim skończy się moja cierpliwość. Z jakiego powodu kontaktowałeś się z Wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Owszem. Nikomu nie dam się obrażać w swoim domu. Precz. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Dobra. Albo... Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolągu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda, powiadają. Raz matka rodziła i raz się zdycha. A teraz wybacz. Muszę się zająć moimi mrocznymi interesami. Już wiem, co o tym wszystkim myśleć. O nie! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jak nie kaszka i to baranina. Kurwa, ja na szczerze muszę obożyć te gameplaye i doprowadzić do tego. Ja pierdolę. Czekaj, ta. Nie, na razie to usunę, bo to jest z czasu, gdy ja zacząłem. Ja pierdolę. Wiecie, spieprzyłem kolejny raz, więc jeśli muszę obejrzeć gameplaye, jak już to zobaczyć. Ja pierdolę. Dobra, wiecie, spierdolę znowu i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja pierdolę.